Hej, hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry School of Dragons. Z tej strony Tito, będziemy kontynuować serię Sod Dragons, czyli wyklowanie kolejnych nowych smoczków. Dzisiaj będzie smoczek zwany Devilish Derwisz, tak? Diabelski Derwisz, czy coś takiego. Smok będący połączeniem dobrze znanych innych smoków. Oczywiście Sod się z tym specjalizuje w wymyślaniu smoków. Devilish Derwisz to smok, który występuje w książkach Cressidy Crowell, ale jest całkowicie opisowo, wyglądem jest całkowicie inny niż to, co zaproponował School of Dragons, no ale skoro nikt wcześniej nie pokazał wyglądu tego smoka, no to czym się przejmować, nie? Wiadomo, stworzymy swojego. Dobrze, moi drodzy, udało się wrzucić jajo tutaj do lawy, były wcześniej problemy, pojawiały się jakieś komunikaty, pet tam... no tak czy tak nie można było wykluć. Mi się udało wrzucić to jajo do lawy, zapłacę 120 agensów, nie wiem czy nie... Czy mi nie zje? Aha, ja mam tutaj jakiś tutorial? Przecież byłem tyle razy tutaj. Czy chcemy wykluć? Chcemy. Oczywiście nazwy nie pomyślałem. Może nie wykluje nam się żaden śmiertnik zębarz, albo gronkiel, albo... albo nic się nie wykluje. Też będzie zabawnie. Nie, udało się. Jak widać, jajo, skorupa, takie... Jakie ślady ma takie? Ugłębienia. Przynajmniej tak tekstura pokazuje. Jest, i wiecie co, tak szczerze... Podobno to jest smok całkowicie podobny do Reinkatera. Dziwna sprawa. Nazwiemy go... Ja go nazwę... A po prostu... Derwisz. I tyle. Dobrze, kolory... Pattern... Aha, skin... Dobrze, i... A... No, myślę, że całkiem będzie. Jej, taka. Teraz następuje chwila oswojenia smoka. Dzień dobry, uszanowanko. Uszanowanko. Dobrze, włóżmy go tutaj. Dobrze, już wyjdziemy, wyjdę po prostu z tego, bo jakiś tutorial znowu się tutaj mi prowadzi. No, troszkę szybciej. Tutaj jakieś duże to kółko od nagrywania mi się pokazało. Dlaczego takie duże? No cóż, niech sobie będzie. Że czarne to nie rzuca się zbytnio w oczy. To jakie pustki tutaj, o cholera. Dobrze. Ile mam jeszcze? Mam jeszcze 310 gems. Czyli jak znanym, starym sposobem dobiję sobie do 5 poziomu, to później zapłacę 250 gemsów i smok będzie latał i będzie dorosły. A właśnie, a nie była ostatnio jakaś promocja na ten? Promocja na... Jak to się nazywa? Na to dorastanie? Właśnie na ten kamień do dorastania? Ciekawa sprawa, musiałbym sprawdzić, ale chyba się skończyła. A który ty masz poziom? Aha, dopiero drugi. Jak widzicie, tutaj jest któreś moje konto, nie wiem które. Na tym koncie po prostu miałem odpowiednią ilość monet i po prostu tylko dlatego z tego konta, korzystam w tym wypadku. Myślę, że więcej się na nim nie spotkamy, a jeśli się spotkamy, to tylko dlatego, że będę mógł tutaj dobić gemsy. No, ładuj. Jaki ma ogień? Ogień ma podobny do tego. A jakieś takie zawijańce, chmurki. Które mamy czwarty. Jeszcze troszeczkę. Trochę szybciej. Jeszcze trochę szybciej. Strzelają to kiepsko ostatnio te smoki. Jeszcze trochę. Jeszcze ze dwa razy. Ze trzy razy. No. Jakie w tempo, jesteś. Dobra, jest, udało się. Jest piąty poziom. Moi drodzy, gdzie tu... A, jest tam czkawka, dobrze, to znajdę go. Sobie biegam. Nawet się dosyć nie zacina, jestem pod wrażeniem. A na takim szerokim planie? Nie, dosyć wszystko fajnie. Dobrze, biegniemy tylko do czkawki, gadam tutaj bez sensu. Zdobądźmy tą misję, co ja chcę.
Dzisiaj się przycięło trochę. Dobrze. I pomożemy tu awansować do 5. poziomu. Nie, na 5. już jest. Po prostu musi sobie z wieku dziecięcego przeskoczyć do wieku młodzieńczego. Zmieniło się coś tutaj? To się nic nie zmieniło. Nie byłem tutaj dosyć dawno, ale... No i moi drodzy, co my tutaj mamy? Raincutter, Hoble Grantem i Splicker Boglem. W sumie nic. Nic ciekawego, naprawdę. Dobrze, zostawię białą barwę, bo zobaczymy, co będzie na skałce zmieniającej kolory. Jak będzie wyglądał. Ale ma taką kozią brudkę. To musi być już stary. Bo temu Hakoku też taka brudka urosła. W drugiej części filmu. Wszystko fajnie. I doładujemy. Zaraz. A nie, jest. Jest, dobrze, było 250 gemsów, a teraz jest 200. Czyli jednak coś obniżyli tą cenę. Dobrze, mój drogi. Tak, Hoble Grunt, Raincutter, Brickobagl. No niestety. To jest po prostu mieszanka tych czesmoku. Coś tam pewnie dołożyli nowego i nic więcej ciekawego nie będzie. No tak, leci tak samo. Ale po prostu poszli na łatwiznę. Dobrze, zobaczymy jak strzela. O, jakie fabulous, rzekłbym. Tutaj na tobie. A, z takim dymem na końcu do uderzenia. No dobrze. Jeszcze tak, skoczymy sobie szybciutko na tą skałkę zmieniającą kolory. Szybko. Nawet dosyć szybko lecieć. Chyba jaką ma statystyki. Zaraz sobie kliknę. A, dobra, kliknę sobie na dole. Nie, teraz nie będzie chciał. Niewzruszony, ta szyja jest taka niewzruszona żyrafia. A jesteś. No, hamuj. Ty zauważyliście, on tak robi jak serwata, tak jak to było. Tęk. Może przerzucili mu coś. 6,7 prędkość. Góra, dół 5, skrętność 7,5, wznoszenie 3,5, także statystyki no bezrewelacyjne. Tutaj klikniemy sobie na piłeczkę, śmigaj za nią, jak chodzisz? Jak kaczka, wiecie? On będzie wzorowany na kaczce, kaczka robi tak kan. Tak właśnie tymi płetwami przekłada, to i nawet na głowę tak rusza. Wszystko się zgadza. No i moi drodzy, z białego smoka zrobi mi się... Wuty. Całkiem fajny. Kurde, chyba ci tak dobiorę barwy. Nie najgorzej wyglądasz. No całkiem fajny żółty. Fajny żółty smok. A tutaj się coś zmienia, co zaczyna kameleon. Dobra, teraz powinien się włączyć właśnie. Moi drodzy, odwiedziliśmy już tą skałkę, także myślę, że to już będzie koniec naszego odcinka. Chciałem wam pokazać tego nowego smoka, który jest po prostu mieszanką trzech, czterech poprzednich. No fajnie, ja jestem na to cieszyć. Który jest mieszanką trzech, czterech poprzednich smoków. No niestety twórcy Soda, oczekiwanie na Melody Ace, który prawdopodobnie będzie w przyszłym tygodniu, tak liczę już na to, postanowili wypuścić smoka takiego, żeby coś zarobić, trochę pieniędzy. Albo wydać, żeby trochę pieniędzy wydać. Dobrze, że nie jest to smok za runy, bo byśmy musieli jeszcze wydać runy przed Melody Island. Także moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku. Serdecznie was pozdrawiam. Trzymajcie się, cześć.